Cześć wszystkim, ja jestem Kador i witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj będę chciał wykonać pierwszą trasę moją nową ciężarówką. Zakupiłem ją w poprzednim gameplayu, lecz po prostu nie miałem jeszcze sposobności, żeby ją należycie przetestować, więc zrobię to właśnie po prostu dzisiaj. No i zobaczymy, czy był to dobry zakup, czy też nie, chociaż w sumie nie wiem, co tutaj mogłoby być z tą ciężarówką nie tak na drugie. Jestem tylko na przykład ciekaw, czy ona byłaby w stanie jakieś cięższe transporty po prostu ciągać, coś w stylu heavy cargo pack. Wydaje mi się, że chyba tak, ale w sumie musiałbym to sprawdzić, bo na przykład te specjalne transporty, no to nie, coś czuję, że musiałbym jeszcze jakiś większy do niej silnik wstawić, nie wiem, jakąś lepszą skrzynię biegów i tak dalej. Ale heavy cargo pack być może i dałaby radę, chociaż nie wiem, to ciężko przewidzieć. Na razie ten transport, który dzisiaj mam, to jest taki, no nie jest jakiś ciężki, wodorotlenek. Jak to się kurde nazywało? Wodorotlenek sodu, o, dobra. O, hamuj, bo tutaj zaraz będzie pierwszy wypadek nową ciężarówką, a tego bym nie chciał. No, odcinek rozpocząłem już będąc w trasie, ale to poza odcinkiem tylko i wyłącznie wyjechałem z miasta. W sumie jak ja wyjeżdżałem z miasta, to słuchajcie, na każdych światłach miałem czerwone, zawsze, no taki pech miałem po prostu, że... A trochę tych świateł było. No ale co bywa, tak to bywa, po prostu jak pech to pech. I właśnie to, co zauważyłem w tym mieście, czekajcie, ja w Rydze chyba teraz byłem, właśnie, to... Ej, czekajcie. Co jest? Czemu przychód minus 16 tysięcy euro, kierowca Malcolm B? A może to jest... Bo jak pisaliście w komentarzach, jak się oddaje ciężarówkę dla pracownika, a ona jest trochę uszkodzona, to on zabiera nam kasę z konta naprawiając ją. A ja zrobiłem coś takiego, może to dlatego tyle kasy mi zabrało i czekajcie, jeszcze jakaś wiadomość przyszła w ogóle. Momencik. Aha, dobra, bo moje konto jest na minusie, to oni mi jakiś tutaj kredyt zapewniają, tylko że tu nie ma żadnego kredytu. Nic mi nie zapewniliście, ja już od was i tak dużo wziąłem. Kurde, no to chyba jest ta kwota, za którą on ciężarówkę mi naprawił, tamtą skanię. No bo czemu miałoby mi zabrać z konta aż tyle kasy? Właśnie, czasami ja tak, jak tak sobie sprawdzę logi pracowników, co oni tam wykonywali, jakie tam zlecenia i tak dalej, to czasami kasa jest na minusie. I nie wiem, słuchajcie, dlaczego, czy oni jakiś wypadek powodują, czy robili jakiś... Nie wiem, o co chodzi, napiszcie mi, bo serio, czasami jest tak, że nie dostaję kasy nic, a wręcz kasa jest na minusie. Chyba że wykonywali jakieś takie słabe zlecenie, takie mało płatne, i było na tyle mało płatne, że nawet, że ta ich wypłata moja dla nich była większa niż to zlecenie. Nie wiem, może to dlatego, ale czasami tak jest, napiszcie mi dlaczego, bo tego nie rozkminiłem. No dobra, to o czym chciałbym w dzisiejszym odcinku gadać? W końcu będę chciał wypowiedzieć się na jakieś tematy. No bo w poprzednim odcinku tematów nie było, w tym jeszcze wcześniejszym wydaje mi się, że chyba też nie. Więc dzisiaj, wiadomo, żeby trasa nie była nudna, to warto by się na jakieś tematy wypowiedzieć. Tak, czasami będę sobie brać tę kamerę, żeby popatrzeć na te widoczki tutaj. Bo tu są jeszcze regiony, w których nigdy wcześniej nie byłem, no w końcu jest to najnowszy dodatek. Więc tak, tematy, na które będę chciał się wypowiedzieć, są jeszcze z pod odcinka, chyba z pod ostatniego, mi się wydaje, odcinka z ATS-a, bo tam były dosyć fajne tematy, a jak wiadomo, serię z ATS-a zawiesiłem, no to po prostu te tematy przeskoczą teraz tutaj do ETS-a 2. No i możecie oczywiście pisać teraz w komentarzach jakieś nowe tematy. Tym razem już, bo już nie będę brać tematów z pododcinków z ATS-a, bo chciałem tylko z tamtego jednego wziąć, ale teraz możecie już pisać tutaj śmiało w komentarzach tematy. No przypominam zasadę, jakby ktoś pierwszy raz tutaj chciał jakiś temat napisać, to żeby to zrobić, to trzeba przed tematem w nawiasie kwadratowym bądź zwykłym dużą literkę T umieścić, bo wtedy jak ja szukam tematów, to od razu tylko szybko po komentarzach, to mi po prostu ułatwia wyszukiwanie tych tematów. I uważam, że to jest całkiem fajny sposób. No dobra, mam ich chyba dzisiaj 3 albo 4, to czekajcie, już sobie od razu wezmę
i jakiś przeczytam, tylko że od którego by tutaj zacząć, jak zwykle. Dobra, niech będzie ten tutaj, czyli temat od widza o nicku Trecz. Kador, czy oglądałeś film Need for Speed z 2014 roku i co sądzisz o grach z serii Need for Speed? Czy grałeś lub też nie? Ciekawy temat. Ja lubię, jak czasami tematy są po prostu niezwiązane z ETS-em czy ATS-em, chociaż te, które mam następne, to trochę są, bądź co bądź. No ale ten był taki niezwiązany. Kurde, spróbuję może jakoś tego gościa wyprzedzić, bo on się wlecze straszliwie. Ale nie wiem, czy mi się to uda. Zaryzykuję. Na ciągłej. Dobra, udało się. Więc, no to może zacznijmy od tego filmu. Owszem, oglądałem ten film Need for Speed z 2014 roku. Kurczę, on wyszedł w 2014 roku, tak dawno temu? Wow, jak ten czas szybko zleciał. Oglądałem, no i w sumie no spoko był, no podobał mi się. No nie były szybcy i wściekli, to nie byli, ale w sumie był to film całkiem spoko. Chociaż też prawie go tam aż nie pamiętam, ale no nie no, bo często jest coś takiego, że jakieś ekranizacje gier to jest po prostu jakieś totalne dno i wielkie to są klapy czasami. Ale ja uważam, że ten Need for Speed no nie był czymś wyjątkowym, ale był spoko, no dało się oglądać tam. Nic, nie było tam nic jakiegoś super złego w tym filmie, no bez przesady, są o wiele gorsze. A co do gier, no to właśnie, ja jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem gier wyścigowych. Na palcach jednej ręki być może bym policzył gry wyścigowe, w które grałem więcej niż, nie wiem, 5 godzin. Ale no, trochę pograłem sobie w Need for Speedy, ale tylko w niektóre. Z tego co pamiętam najwięcej, to chyba grałem w Need for Speed Most Wanted. Ale, no właśnie, nie ten stary klasyczny, nie, wtedy to nie grałem w chyba żadnego z tych starych Need for Speedów. Mówię o tym nowym Most Wanted, o tym nowym Most Wanted. Aż mi się język poplątał. Bo ten nowy Most Wanted, on wyszedł w... O kurczę, teraz to się mogę pomylić, 2013 rok? Coś tak, nie, czy 12? Nie pamiętam. Mi się wydaje, że 13, ale w sumie to serio, nie pamiętam po prostu. A może 12? No dobra, nieważne. W niego grałem chyba najwięcej ze wszystkich Need for Speedów, choć tak jak wspomniałem, nie grałem w nie za dużo. No i mi się w sumie podobał. Grałem, w jakie jeszcze Need for Speedy grałem? Kiedyś coś tam pamiętam, grałem chyba w Shifta, nie pamiętam czy w jedynkę, czy w dwójkę, trochę pograłem w tego Shifta, ale naprawdę stosunkowo mało. Nawet udało mi się zagrać w tego... czekajcie, w tego Need for Speeda, co wyszedł... Kiedy ten najnowszy Need for Speed wyszedł? 2 lata temu? Chyba coś takiego. Ja mówię, jakoś nie śledzę za bardzo, więc nie pamiętam, ale chyba tak, więc... No, udało mi się zagrać, ale troszeczkę tylko pograłem i bardzo szybko mi się znudziła. No nie jestem po prostu fanem tej serii. W ogóle nie jestem jakimś fanem gier wyścigowych za bardzo. Dobra, to przechodzimy do kolejnego tematu. No i czekajcie, o w sumie niech będzie ten. Temat od widzowniku Hubert Zaręba. Czy grałbyś w symulator wycinki drzew? Jakby taka gra powstała? Nie to co w farmingu, tylko takie bardziej realistyczne i czy byłaby na twoim kanale? Pozdrawiam, również ciebie pozdrawiam. No wiecie co, grałbym, z tego co wiem jakaś jest nawet, jakiś Lumberjack Simulator czy coś takiego, ale jakieś są generalnie, ale ja z tego jak je sprawdzałem, to po prostu wydawały mi się one być takie strasznie, no słabe po prostu. No ale wiecie, jakby mi się trafił jakiś taki fajny, porządny, to czemu nie? Jakby była to dobra gra, w miarę rozbudowana, to czemu nie? Na razie takim, powiedzmy, symulatorem najlepszym wycinki jest po prostu Farming Simulator 19, bo tam jest ta wycinka dosyć mocno rozbudowana. No nie jakoś, nie aż tak mocno, jak mogłoby być w całkiem oddzielnej grze, ale no wiecie, tam już od 15 mamy tam ten element leśnictwa. No ale jakby była taka zupełnie nowa gra, tylko się na tym skupiająca, powtarzam, w miarę spora, rozbudowana, to czemu nie? Bo ja tam lubię, jak wiecie, jak się domyślacie, ja lubię gry symulacyjne, no tylko, że nie każde, musi mi się akurat jakaś spodobać. I może mi się, wiadomo, spodobać, bo może się wydawać, że ja to najwięcej gram tylko w Farminga oraz w ETS-a, no co jest faktem, ale też jakieś inne gry symulacyjne
symulujące inne jakieś zajęcia też na kanale u mnie się pojawiały, więc tego typu czemu nie? Jak jakiś wyjdzie fajny, to na pewno bym spróbował w niego zagrać, być może też nagrać coś, co nieco. Dobra, czekajcie, no to teraz zostały mi jeszcze dwa tematy, tylko momencik, bo one mi tutaj gdzieś się zapodziały. O, dobra, jest. Temat od widza o nicku LS Farming. Czy uważasz, że w ETS-ie 2 oraz ATS-ie fajna by była opcja jak powodowanie kolizji przez boty i ty mógłbyś wezwać policję i dostać pieniądze z ubezpieczenia bota? Pozdrawiam. No, słuchajcie, nie. Od razu mówię, że nie. Jakby była taka sytuacja, że we mnie jakiś, kurczę, bot właśnie wjechał, nie to, że wiecie, że ja na przykład wymusiłem, że jakoś tam źle skręciłem, że z powodu mojego błędu, że jakoś, nie wiem, ja w niego wjechałem, albo że tak jakoś dziwnie skręciłem, że on we mnie wjechał. Nie, mówię to o takiej sytuacji, że on jedzie, nagle, nie wiem, zasypia za kółkiem czy coś i jeb we mnie. No to nie. Nie chciałbym, słuchajcie, czegoś takiego, przecież to by było tak irytujące, jakby nas boty jeszcze tutaj, żeby one powodowały tego typu losowe wypadki i jeszcze później jakaś kasa z ubezpieczenia. Nie, no, nie, słuchajcie, nie chciałbym czegoś takiego. W ogóle mi się to wydała, jak to przeczytałem, to strasznie by mi się to dziwna opcja wydawała. No bo co, serio, że jedzie sobie jakiś taki samochód i nagle w nas wjeżdża. Masakra. Nie, nie chciałbym, słuchajcie, czegoś takiego. Bez przesady. Tu takie by mogły być sytuacje głupie, że... No nie, tak jak wiele rzeczy dodałbym do ETS-a, do ATS-a, tak czegoś takiego... No nie wyobrażam sobie, słuchajcie, po prostu głupie by to było. Przynajmniej taka jest moja opinia. Moja opinia, nie wiem jak wy myślicie. Ale nie, to od razu mówię, że czegoś takiego bym nie chciał, bo to by było takie trochę niedorzeczne. Dobra, no to teraz został mi jeszcze ostatni temat. Czyli Marcelo 2004, czy myślisz i czy byś chciał, żeby powstał Australia Truck Simulator? No w sumie, wiecie, ciekawy jest fakt, czy twórcy właśnie, czy SCS Software, no to tylko American Truck i Euro Truck, czy może stworzą jeszcze jakiś inny symulator w przyszłości? I mi się wydaje, że Australia nie byłaby do tego dobrym miejscem. Z racji tego, że wiecie, po prostu byłoby tam, uważam, trochę zbyt małe zróżnicowanie terenu. Chociaż ja nie byłem w Australii, ale jest, wiecie, jest taki stereotyp Australii, że tam to głównie jakieś tereny tego typu, gdzie biegają sobie ci, jak oni się tam nazywają? Aborygeni? O, chyba właśnie tak. Kangury skaczą, no i mamy generalnie jakieś tam gorące klimaty. Ja widziałem jakieś filmiki z Australii, jak tam jakimiś ciężarówkami jeżdżą. No to tam jest głównie jakaś, słuchajcie, pustynia w środku tego kraju i tak dalej. Ewentualne jakieś tam zróżnicowanie terenu jest chyba przy nabrzeżach bardziej. No ale nie, słuchajcie, nie chciałbym akurat w Australii. Jakby mieli gdzieś robić, to chyba już lepszym pomysłem byłaby na przykład Azja, ja uważam. I to no też pytanie, jaka Azja? Nie wiem, wschodnia? Czy też taka... zachodnia. Mi się wydaje, że bardziej coś w stylu jakiś tam Chin, Japonii i tak dalej. To by było ciekawe. Więc nie, nie chciałbym za bardzo Australii. No bo teraz mamy USA, mamy Europę tutaj, no więc teoretycznie, jeżeli miałoby coś, jeżeli mieliby coś robić w przyszłości, to pozostaje im tak naprawdę sensowne rzeczy, z sensownych kontynentów pozostaje im oczywiście Ameryka Południowa, Azja, Australia oraz Afryka. Australii bym nie chciał. Pozostałe trzy... Nie jestem też pewien, czy bym chciał Afrykę, chociaż... Bardziej bym chyba wolał Amerykę Południową, bądź też Azję, już tak będąc po prostu szczerym. Ale Australia jak dla mnie odpada trochę. Ale to też jest takie gdybanie, bo... Kto w ogóle wie, czy oni będą chcieli robić jakąś... jeszcze inną grę w przyszłości. Na razie oni się skupiają oczywiście na ETS-ie 2, na ATS-ie, tworzą nowe rozszerzenia powiększające mapę, więc wydaje mi się, że raczej ewentualny jakiś nowy symulator, to jeżeli by wyszedł, to
to dzielą nas od niego raczej lata. No chyba, że nas twórcy jakoś tam zaskoczą, no kto wie tak naprawdę, ale nie, wątpię w to. Dobra, wyskoczyło mi, że klient spodziewa się dostawy lada chwila. To było... Czekajcie, to jest niebezpieczne zlecenie, ale chyba też... takie, które trzeba wykonać jak najszybciej. No tak, być może tak, zapomniałem. No ale ja mam jeszcze 3 km, to na easy. I znowu mi ta muzyczka zaczyna grać. Gdzie ja w ogóle jestem? A Wilno, proszę bardzo, przyjechałem do Wilna. No i tak teraz będę się kierować mniej więcej, tak w stronę bardziej bym powiedział, może Rosji, coś takiego. Pozwiedzamy sobie trochę tutaj, bo czemu nie? No, słuchajcie, wiecie jak fajnie jest taką nową ciężarówką sobie w końcu pojeździć? No, zapewne kto z was grał w ETS-a, no to doskonale zna to uczucie. No bo, no tamta Scania była okej, ją zresztą mógłbym jeszcze jakoś tam bardziej nawet w warsztacie ulepszyć i tak dalej, co nieco tam jeszcze dodać, pozmieniać, ale już no, trochę miałem dość tej ciężarówki, ile można tamtą Scanią jeździć. Chciałem już coś nowego. No i trafił mi się taki man. Spoko ciężarówka, no ale na razie to jest, wiadomo, w przyszłości będę chciał tutaj jeszcze wstawiać jakieś nowe rzeczy, jakąś może inną kabinę tutaj też można wstawić, wszystko tutaj będę chciał zmieniać w niej, ale to najpierw muszę trochę kasy zarobić, bo na razie to jest, jeżeli chodzi o kasę, to jest dupa blada, minus 11 tysięcy, masakra, dobra, ale jak skończę to zlecenie, to już trochę się odbije. Liczę też na to, że pracownicy mi w tym pomogą, w końcu mam ich teraz 3, no 3 pracowników mam. Okej, to zobaczmy jakie tu będzie ciężkie to parkowanie, no chyba nie za bardzo. No, wreszcie się udało. Jak widzicie, nadal jestem mistrzem parkowania. Okej, zlecenie wykonane. Ciężarówka się bardzo dobrze sprawiła. No i nie starczy mi kasy, żeby wyjść na zero. Szkoda. Trzeba będzie przynajmniej jeszcze jedno zlecenie wykonać, bo ten widok mi się strasznie, ale to strasznie nie podoba. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!